Dobry wieczór Państwu. Miło mi widzieć wszystkich Państwa i nam wszystkich jest miło. Mogę chyba za nas wszystkich trzech powiedzieć, że tak licznie Państwo przybyliście i zechcecie posłuchać naszej skromnej rozmowy. Dziękujemy też profesorowi Wnukowi za bogate przedstawienie, jakkolwiek wydaje mi się, że dwaj goście znakomici w przedstawieniu, ale szczególnie w Lublinie, szczegółowego nie wymagają. Jak już zostało powiedziane, będziemy mówić o Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, o jego historii zamkniętej już, także o rozmaitych owocach, które istnienie tego instytutu przynosiło. Ale naturalnie, zanim przejdziemy do szczegółów, także być może instytutowych za jakiś czas, jeśli panowie zechcą w tę stronę także pożeglować w swoich odpowiedziach i wypowiedziach, to myślę, że nie od rzeczy byłoby zacząć rozmowę od w ogóle sprawy wschodniej, od tego, czym zacznijmy z daleka, od przełomu lat 80. i 90., od tego, czy była, a jeśli tak, to jak moglibyśmy ją zdefiniować? Polska misja na wschodzie, polskie nadzieje związane ze wschodem już na przełomie lat 80. i 90. i naturalnie szczególnie po roku 91., to znaczy po Białowieży i po Białowieży i po definitywnym rozpadzie Związku Radzieckiego. To są oczywiście rzeczy łączne i sam Instytut w szczególe i kwestia naszej obecności intelektualnej, naukowej, politycznej także na wschodzie, bo przecież Instytut był jednym z wielu instrumentów, być może inne też sobie tu zdefiniujemy i powiemy o nich, uprawiania takiej polityki właśnie wschodniej. Czy zatem, nie czym była i jak była realizowana, ale zacznijmy skromniej, czy była w ogóle jakaś misja, jakieś rozumienie misji polskiej na wschodzie. Zresztą może słowo misja nie będzie tu jeszcze, dodam w dwóch słowach, najbardziej odpowiednie, ponieważ jest, jakby to powiedzieć, niezbyt skromne i prometejskie. Znaczy słowo misja zakłada, że my coś wiemy więcej albo więcej potrafimy. Jesteśmy, mówiąc, rzecz trochę zwulgaryzuje, na wyższym etapie rozwoju i teraz możemy tę misję gdzieś tam nieść. Więc ja bym słowa misja unikał, ale czy mieliśmy jakieś, bo ja wiem, nadzieje, plany i myśli związane ze wschodem na przełomie roku 88, 9, w 89 po powstaniu pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego po okrągłym stole, no i właśnie po Białowieży, czyli w roku 91, kiedy Związek Radziecki, ta szeroka masa rozpada się i Europa Wschodnia przestaje być Europą Wschodnią jednym blokiem, a nagle staje się Europą Środkową, prawda, w której jest dużo podobnych, ale jednak różnych bardzo organizmów. Panowie. No dobrze, no tak się umawialiśmy, że zaczniemy od tego okresu. Właściwie zacznę od wyrażenia żalu, że nie ma z nami Pawła Kowala, który świeżo opublikował książkę zatytułowaną właśnie Testament Prometeusza. I to jest książka, no właśnie, z którą może być oczywiście kłopot, tak? Czy ona jest politologiczna, czy jest historyczna. Zresztą potężna rzecz, ale jednak rekonstrukcja myśli politycznej, czy myślenia o tej części Europy, myślenia o tym, jak powinniśmy uprawiać politykę zagraniczną, jak to myślenie się rodziło, jak ono programowało pewne rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj to jest bezspornie coś, co jest pomiędzy tymi dyscyplinami i trzeba to traktować bardzo poważnie. Książki nie ma, ale jest pewna myśl. Ona wiąże się też z tym, co Timothy Snyder opisywał jako rekonstrukcję narodów. Ona wiąże się też z tym, co określamy jako dziedzictwo Jerzego Giedroycia, kultury paryskiej, pewnego specyficznego myślenia w ogóle o regionie i specyficznego myślenia nie tyle o całym Wschodzie, ile o wschodnich narodach, dziedzicach dawnej Rzeczypospolitej. Czyli tym, co u Giedroycia, u Mieroszewskiego nazywało się ULB, ale które miało swoje różne fazy i różną ewolucję. I w tym sensie ten przełom lat 80. i 90.
to jest moment, kiedy moglibyśmy zaobserwować coś, co w comparative politics określilibyśmy jako łączenie idei z pewną myślą instytucjonalną, czyli od określenia właśnie tych celów, którym, czemu Giedroyć i cały krąg kultury poświęcał bardzo dużo miejsca na łamach pisma, w różnego rodzaju dyskusjach, ale co również było dyskutowane nie tylko poza Polską, to jednak i opozycja w to się angażowała i trudno tutaj jakby też pominąć nazwisko chociażby Krzysztofa Skubiszewskiego, który później swoim pragmatyzmem pewne rzeczy znakomicie poustawiał, więc jakby od idei przez budowanie pewnych instytucji, budowanie procesów decyzyjnych, budowanie polityki zagranicznej, stąd się rodzi pomysł pewnego, trudno nazwać to może otwarciem na wschód, ale wydaje mi się bardzo dojrzałej polityki, która właśnie wyrasta z tego myślenia, że nie możemy być kolonizatorami, nie możemy być wrogami, tylko musimy być tak jak to określał chociażby Juliusz Mieroszewski w swoich tekstach, musimy szukać przede wszystkim partnerów. Tak? Czyli nie możemy powtarzać błędów przeszłości, nie możemy w dyskusji chociażby z Ukraińcami czy z Litwinami sygnalizować im, że dawna Rzeczpospolita była tym fantastycznym narodem, tym fantastycznym państwem, w którym oni na pewno czuli się świetnie, bo oni mieli trochę inne podejście do tego. I wydaje mi się, że to jest grunt, na którym wyrasta pomysł utworzenia pewnej instytucji w mieście Lublinie, o mieście chyba jeszcze osobno powiemy, ale ona rodzi się też trochę poza granicami Polski, bo temu służą różnego rodzaju spotkania, między innymi historyków. Historycy tutaj odgrywają bardzo dużą rolę i chyba, Mirku, ty więcej troszeczkę możesz na ten temat powiedzieć, a jak nie, to będziemy się jeszcze uzupełniać. Ja nie byłbym sobą, żeby nie zaczął od pewnego dowcipu. Jak się żeśmy umawiali na to spotkanie, to obawa profesora Łukasiewicza była z grubsza taka, że to będzie rozmowa Mirka ze Sławomirkiem. I stąd jest ten Marek tutaj, który ma nas przed tym powstrzymać. I teraz już na poważnie. Gdzieś około 1988 roku, a profesor Kłoczowski wtedy znakomity już, jeden z najwybitniejszych polskich mediewistów, ale twórca całej szkoły myślenia historycznego na KUL-u, zaczął organizować w Rzymie przy pomocy Karola Wojtyły, wtedy to już nie był Karol Wojtyła, tylko Jan Paweł II, takie kolokwia, seminaria, sympozja, jak to nazwać, w których, czując, że coś się zmienia w przyrodzie naokoło, zaczęto przygotowywać scenariusz otwarcia wschodniej polityki polskiej. No, w ten sposób. To jest taka nietypowa sytuacja, że historycy i księża, co prawda w randze papieża, zajmują się wschodnią polityką polską, ale to jest jednak... takie były znamiona czasu. I tutaj jeszcze jedna obserwacja, żebyście Państwo zrozumieli, jak to z grubsza wyglądało, ponieważ na sali mamy mnóstwo młodych ludzi i jako żywo Wy tego nie pamiętacie. W PRL-u, jeśli miały być zorganizowane jakieś próby dialogu między ukraińską diasporą na przykład i uczonymi polskimi, to organizowano je oficjalnie pod zupełnie inną formułą. Gdzieś w połowie lat 70. była taka wielka konferencja polsko-amerykańska, historyczna. To było w Jabłonnie. I wyobraźcie sobie Państwo, że to nie była żadna konferencja polsko-amerykańska, tylko z Ameryki to byli Ukraińcy i Rosjanie emigranci w całości. Ale gdyby ktoś w PRL-u spróbował, profesor Geisztor nawet, zorganizować takie spotkanie z ukraińską diasporą czy z rosyjską diasporą w Ameryce, to nikt nie dałby na to przyzwolenia. Natomiast ponieważ oni byli na amerykańskich paszportach, to mogli spokojnie przyjechać i rozmawiać.
Tam wtedy był Mark Rajew, Jarosław Peleński, cała masa tych ludzi z Harvardu, Ukraińców, czy z Edmonton, pierwszy garnitur. Słowem, to był grunt wyczuwany i wcześniej, ale to był grunt, na którym dopiero teraz, dopiero wtedy, w 80., u schyłku 80., pojawiła się jakaś szansa, by coś z tym zrobić. I teraz, sorry, to były małe instrukcje dla koleżanki. I teraz, kiedy kruszy się komunizm, kiedy komunizm nie ma, ten schyłkowy komunizm, intelektualnego pomysłu na to, co zrobić ze wschodnią polityką, bo ona za chwilę przestanie być radziecką polityką. Pojawia się ten pomysł, żeby jakoś przyciągnąć w stronę Europy te części dawnego Związku Radzieckiego, które nigdy nie były częścią historycznej Rosji albo były krótko, i aby jednocześnie wzmacniać i europeizować siły liberalne w samej Rosji. Słabością tego kierunku było to, że w Polsce nie było wielkiej orientacji w tym środowisku. Sam profesor Kłoczowski, mówiąc krótko, rozmawiał chętnie z tymi emigrantami czy z Ukraińcami, przynajmniej na początku, pod warunkiem, że oni mówili albo po francusku, albo po polsku. Rozpoznanie terenu nie było bardzo mocną stroną, więc tu wykonano gigantyczną pracę u początku. Ta praca pierwotnie polegała na tym, że powstało towarzystwo instytutu, które notabene nagminnie nazywano instytutem i ta sytuacja trwa właściwie do dziś. Towarzystwo, instytut to jest jakby różny statut, różne nazwy, ale te same osoby generalnie, chociaż teraz już nie. Natomiast ta praca dość szybko doprowadziła do paru projektów. Z projektami w nauce jest, jak Państwo pewno wiecie, i ci starsi na sali, i ci młodsi, tak, że wiele rzeczy się rozpoczyna i nie wszystko się kończy. Więc pewne rzeczy rozpoczęto i nie skończono, pewne rzeczy rozkręcono nawet szeroko i nie zrobiono tego. Natomiast co zrobiono, i to wydaje się ważne, zrobiono przede wszystkim pionierskie syntezy historii Ukrainy i Białorusi napisane przez Ukraińców i Białorusinów na potrzebę polskiego odbiorcy. W przypadku białoruskiej historii, to jest ważne, wyobraźcie sobie Państwo, ta książka oficjalnie nie wyszła po białorusku do tej pory, tylko po polsku jest historia Białorusi, Sachanowicza i Szybieki. W przypadku Ukrainy to jest jeszcze fajniej, bo akurat zupełnie nieznani wtedy autorzy, wybrani przez profesora Kłoczowskiego, to znaczy Natalia Jakowenko i Jarosław Chrycak, to jest dzisiaj pierwszy garnitur ukraińskiej historiografii. To są dzisiaj najbardziej znane nazwiska. Co się nie udało, to nie udała się historia Litwy. Nigdy nie została napisana w tym projekcie. Nie udała się encyklopedia Europy Środkowo-Wschodniej, na którą wydano sporo pieniędzy i z rozmaitych powodów nigdy nie ujrzało to światła dziennego. Co się udało, to udała się synteza. To jest całkiem zgrabna synteza dwutomowa historii Europy Środkowo-Wschodniej w rozmaitych aspektach. Ja uczestniczyłem w pewnym momencie nad tworzeniem tej syntezy, to nawet były zabawne incydenty, bo cała korespondencja wtedy profesora Kłoczowskiego z profesorem Wandyczem szła przez moje ręce. Profesor Kłoczowski nie używał internetu, więc ja byłem w Lublinie jednym z pionierów tego, więc to się szybko dorwałem do sprawy i nawet zmonopolizowałem jakoś tam tę korespondencję. Były zabawne rzeczy, ale był też poważny efekt. Ta książka wyszła nie tylko po polsku, ta książka wyszła po francusku i po rosyjsku. I ta książka trochę sprawiła, zwłaszcza Rosjanom, pewien pozytywny problem, o tak. To znaczy, mówiąc krótko,
Wtedy jeszcze chyba nie istniała koncepcja, tu Marek będzie lepszym ode mnie specjalistą rosyjskiego świata. To jest chyba później spopularyzowana koncepcja, być może ona już wtedy jest napisana, ale nie jest w użyciu w rosyjskiej polityce. Natomiast oni trochę tak myśleli, że to jest ich świat. I tutaj nagle okazuje się, że nie, bo w węższym rozumieniu Europy Środkowo-Wschodniej, to jest świat tej dawnej Rzeczypospolitej, która znika w pewnym momencie, a w szerszym rozumieniu to jest świat, który idzie głębiej na południe, głębiej ku środkowi i głębiej na południe jeszcze. I to też nie jest rosyjski świat. Rosjanie jakoś do tej pory mają problem z używaniem tego terminu. Oni mówią raczej centralna i wastoczna, centralna, trochę jak polski rząd. Natomiast obecny. Natomiast nie ma tego przyjęcia, tego prostego uzusu Europy Środkowo-Wschodniej, który to termin też, jak Państwu tu przed chwilą sygnalizuję, jest wystarczająco wieloznaczny. To może tyle, bo ja za długo gadam. Tak, rzeczywiście profesor Filipowicz pożeglował już w kwestie dość szczegółowe dotyczące Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, roli profesora Kłoczewskiego i takiego pierwszego, najwcześniejszego dorobku Instytutu. I do tej kwestii na pewno jeszcze wrócimy szczegółowiej za chwilę. Ale zanim to się stanie, chciałbym panów zapytać o być może jakieś jeszcze inne instrumenty, które mieliśmy na początku lat 90., które miały służyć polskiej, no nazwijmy to jednak nie misją, polskiej polityce wschodniej. To znaczy pojęcie ULP, bez którego naturalnie nie mogliśmy się tutaj obejść i które musiało paść i pewnie paść jeszcze parokrotnie, już zostało wypowiedziane i pewnie jest wielkim, bo ja wiem, chyba dowodem roztropności polskiej klasy politycznej, która się wtedy rodziła, to mianowicie, że pojęcie ULB i ta ogólna giedrojciowska idea, nawet jeżeli nie rozumiana w szczegółach, to w każdym razie przyjmowana przez całą klasę polityczną od lewej do prawej strony jako taki właściwie warunek stały. To była rzecz, z którą się chyba generalnie na początku lat 90. nie dyskutowało i przyjmowano to jako, no jako właśnie jako kwestię polskiej racji stanu na wschodzie. W końcu jesteśmy i nieprzypadkowo pierwszym państwem, które uznaje niepodległość Ukrainy w 20 dniach, 21, jeśli się nie mylę, grudnia 91 roku. No ale jednocześnie zdaje się, że kładzenie dużego nacisku na, bo ja wiem, watykańskie konwersatoria profesora Kłoczowskiego, jakkolwiek piękne i szlachetne, może się spotkać z takim oto zarzutem, że niemożliwa jest republika poetów. Republika poetów, republika profesorów, intelektualistów. Nasz kolega Wasiliew dotarł z Warszawy. Bogu dzięki. Zaraz też oddamy mu głos. A zwątpiliśmy, więc... Nie jest możliwa republika, platonowska republika poetów, republika profesorów, myślicieli, intelektualistów, prawda? To znaczy, to jest też pytanie, może ono za chwilę jeszcze do nas wróci w tej dyskusji, to jest pytanie o wpływ, bo ja wiem, myśli naukowej, intelektualnej, ona oczywiście w długim trwaniu ma jakieś znaczenie, ale czy ona może istotnie wpływać na politykę, w tym wypadku na politykę wschodnią już na samym przełomie lat 80. i 90., ale czy potrafilibyście panowie wskazać, skoro Instytut, pewnie byśmy się zgodzili, że był jednym z takich instrumentów, to czy potrafilibyście wskazać jakieś inne ważne instrumenty polityki wschodniej, nie twardej polityki na poziomie premierów, prezydentów i marszałków Sejmu. Jakieś inne przykłady miękkich instrumentów uprawiania polityki wschodniej wtedy, na początku lat 90. A potem spróbujemy sobie zdefiniować, czy dzisiaj mamy takie instrumenty, jak one się mają.
mówimy o początku lat 90., czyli tak de facto o tym właśnie, o czym pisze Marek Kowal, ale nie tylko, bo jest ileś opracowań tego, jak rodzi się polska polityka wschodnia, jak wygląda sama dyplomacja chociażby z Kubiszewskiego, która musi się zmienić wobec faktu, że najpierw istnieje Związek Sowiecki, potem ten Związek Sowiecki zamienia się w niepodległe kraje i trzeba najpierw prowadzić tą dwutorową politykę, potem ona się zmienia, więc jakby tutaj nie można całkowicie abstrahować od polityki rządów, polityki prezydentów zresztą, które również mają tutaj swój udział. Chyba nie powinniśmy jednak wchodzić w jakiś taki nadzwyczajny szczegół, nie powinniśmy może rozmawiać za dużo jeszcze w wojskach, które stacjonują, których trzeba się pozbyć, bo to wszystko rzutuje oczywiście na pewien kontekst, ale ja bym nawiązał jednak mimo wszystko do miękkich metod, ale związanych z Lublinem i z tą tradycją, która rodzi się tutaj i odwołam się może do swojego jednego z pierwszych doświadczeń zresztą. To jest konferencja w Lublinie, zresztą zorganizowana na Wydziale Politologii, kiedy jeszcze żyje Bohdan Osadczuk, kiedy przyjeżdża Bronisław Geremek i kiedy dyskutowane są pomysły najpierw Kolegium Polsko-Ukraińskiego, Europejskiego. Zresztą Osadczuk jest jedną z osób, która inicjuje sam ten pomysł. I wokół tego również rodzi się, no, nazwalibyśmy to pewien ferment intelektualny przede wszystkim. On się odwołuje poprzez Osadczuka właśnie do tej linii kultury. On opiera się na tym założeniu, że w Ukrainę trzeba wciągnąć w pewnego rodzaju współpracę z Polską jako krajem aspirującym do Unii Europejskiej. I tutaj od razu pojawia mi się kolejny obraz, znaczy kolejna konferencja w Poznaniu tym razem, organizowana przez Instytut Zachodni, gdzie przyjeżdża Zbigniew Brzeziński i referuje jeden ze swoich ówczesnych pomysłów, czyli Ukraina jako stworzeń geopolityczny, który należy ocalić, utrzymać, zachować po to, żeby ten porządek, który tutaj się rodzi, żeby on się nie zachwiał. I pomysł jego jest dosyć prosty, to znaczy ten stworzeń ma być związany z instrumentem, który już wtedy całkiem sprawnie funkcjonuje, to znaczy z Trójkątem Weimarskim. Tak, bo Unia Europejska jakby dla Polski wciąż jest jeszcze daleko, ale Trójkąt Weimarski jest gotowym narzędziem, z którego można korzystać. No ja znowu, nie można abstrahować, bo to jest instrument rządowo-prezydencki, tak, czy pomimo, że on się odwołuje do różnych sfer kultury czy edukacji i je przede wszystkim wspiera, ale jednak on ma to ostrze polityczne, geopolityczne i Ukraina staje się ważnym kierunkiem. Ja bym dorzucił jednak pewną gorzką pigułkę do tego pytania, bo o ile Ukrainę jako pierwszą znaliśmy, to Litwę nie. I to jest też pewien obraz naszych trudnych relacji i to, że jest idea Giedroycia, to, że jest konsensus, to nie znaczy, że to jest takie proste, czy w stosunku do Litwy, czy w stosunku do Białorusi, która ma sama problem z tożsamością, o tym można byłoby osobną rozmowę przeprowadzić, czy z Rosją, bo Rosja jest tutaj bardzo trudnym tematem, a nie można jej całkowicie ignorować. Ja zakończę tą część, przepraszam, jeszcze taką anegdotą, która nie zacząłem od anegdoty, więc skończę tą wypowiedź. To jest przełom wieków mniej więcej, nie pamiętam jeszcze raz dokładnie lat, ale pamiętam artykuły w prasie rosyjskiej. To był albo jakiś Komersant, albo Nowy Komsomolec, czy coś takiego. Pisane przez pana dziennikarza o bardzo wymownym imieniu i nazwisku, Wiktor Kałasznikow, który postanowił rozprawić się w ogóle z ideą Europy Środkowo-Wschodniej. On uznał, że idea Europy Środkowo-Wschodniej, jak również sam instytut, który wtedy jeszcze towarzystwo, instytut zaraz potem się rodzi,
mają bardzo wyraźne antyrosyjskie ostrze i co więcej, no, on odwołał się do całej gamy skojarzeń czytelnych właściwie w większości dla Rosjan. Jeżeli ktoś nie jest literaturoznawcą, to mógł nie czytać sporu pomiędzy Mickiewiczem a Puszkinem, a on do takich rzeczy się odwoływał, do wielkiej smuty, do różnych takich historii. Po czym konkluzja była mniej więcej taka, że profesor Jerzy Kłoczowski jest ewidentnie agentem Glempa i polskiego episkopatu, i on realizuje misję tegoż episkopatu na wschodzie. I tak odczytywano w tym piśmie no, misję instytutu. Ja na tym może zakończę. To ja tym razem krótko, tylko bo trzeba po tym mądrym wywiadzie, po tym mądrym wywodzie Sławka właściwie jedno uzupełnienie zrobić. To znaczy, czy myśmy mieli inny instrument? Tak, myśmy mieli polityków. Ci politycy wtedy to byli nieprofesjonalni politycy, ale to byli profesjonalni intelektualiści w tym pokoleniu. To byli ludzie, którzy do polityki dopiero weszli, ale tutaj kamyczek do ogródka Marka. To był czas, kiedy intelektualiści mieli coś w Polsce do powiedzenia, czy mogli kształtować jakieś instrumenty. I profesor Skubiszewski, i Bronisław Geremek, który był od początku jednym z takich strategów polskiej polityki zagranicznej, to byli jednak ludzie o pewnym kalibrze nietechnokratycznym. To nie byli profesjonalni politycy, jakich Europa znała zachodnia i jakich Polska doświadcza od jakiegoś czasu. To byli politycy, którym jednak o coś chodziło i którzy mieli świadomość czasu, zmiany wtedy zachodzącej. I wydaje mi się, że to był główny polski atrybut. Natomiast był jeszcze jeden, tak. Niesłychana popularność polskiej kultury na wschodzie. Wręcz moda na polskość. Tej mody ja doświadczałem, Marek doświadczał wiele więcej, ale ja doświadczałem tej mody nawet w ostatnich latach jeszcze, kiedy w Moskwie na ulicy sam fakt, że byłem Polakiem, nastrajał normalnych Rosjan do mnie niesłychanie pozytywnie. Czytali Przekrój kiedyś, słyszeli jakieś polskie piosenki, czytali jakąś literaturę w polskim przekładzie z kłopotem, bo jej nie było w oficjalnym obiegu rosyjskim. To była nieprawdopodobnie atrakcyjna karta przetargowa, wydaje mi się. Ale o tym to akurat Alosza może powiedzieć spokojnie więcej, bo on jest jednym z jakby owoców tej mody. Ale zanim Alosza odpowie na to pytanie, to będzie musiał odpowiedzieć jeszcze na inne pytanie. Mianowicie, mówiliśmy tutaj o tym, czym jest, jak my sobie wyobrażamy i wyobrażaliśmy sobie, bo ja wiem i ze spuścizny giedroyciowskiej, i już właściwie młodsze pokolenie, to, które wchodziło w dorosłe życie i naukowe, no i polityczne na przełomie lat 80. i 90., jak sobie wyobrażaliśmy Europę Środkową i Wschodnią. Pytanie, skoro mamy Aleksieja Wasiliwa, który zechciał i zdołał dotrzeć po swoich warszawskich obowiązkach do nas, brzmi tak, jak z rosyjskiej perspektywy, nie tylko historiograficznej, naukowej, ale po prostu, bo ja wiem, życia intelektualnego, jak definiowałbyś, czy jak ty sam byś definiował, z grubsza akurat wiemy, ale jak rosyjska opinia publiczna definiowałaby Europę Środkową, Wschodnią i co to jest za zwierz z punktu widzenia Rosjanina? Dziękuję. Mów do mikrofonu, ale mikrofon, do sali. Tak, mikrofon jest do sali, mikrofon jest tylko do nagrywania. A, jest. Z pozwolu tylko. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo mi miło być dzisiaj teraz z państwem. Przepraszam za opóźnienie. Naprawdę tylko dotarłem z Uniwersytetu Warszawskiego. Miałem tam seminarium na uniwersytecie. No, co do pierwszego pytania o popularności kultury polskiej w Związku Radzieckim. No tak, może nie do końca jestem owocem tej mody, dlatego że jestem młodszy od tej generacji, która była... Ja jestem raczej dzieckiem tej generacji, która była owocem tej...
tej mody, ale ja oczywiście rozumiem, o co chodzi. No, język polski, kultura polska przez długi czas dla Związku Radzieckiego była oczywiście oknem na zachód, oknem do kultury europejskiej i to było nie tylko w czasach radzieckich. Naprawdę europeizacja w Rosji zaczęła się od schyłku XVII, początku XVIII wieku, jeszcze przed Piotrem I i pierwszym językiem europejskim, który był obecny na dworzu carskim, był język polski. Tak, i tylko potem jego zamienił język francuski i tak dalej, ale pierwszym językiem europejskim, który był takim środkiem komunikacji z Europą i pierwszym okienkiem na świat, jeszcze w końcu XVII wieku, jeszcze w czasach przed Piotrem Wielkim, to był język polski oczywiście. I potem ta sytuacja w czasach radzieckich w innym kontekście wróciła. Oczywiście, o czym profesor Filipowicz już mówił, to było sporo takich rzeczy, takich tekstów, których jeszcze nie było na przykład w tłumaczeniu na język rosyjski, które były niedostępne w języku rosyjskim z powodów politycznych, cenzuralnych, ale można było ich znaleźć w języku polskim, w tłumaczeniu polskim. I dlatego, że no, na przykład w generacji moich ojców интеллектуальных, язык польский был завше уважаемым важнейший, ніж ангельский. То каждый, кто учился на якимж выдзяле гуманистичным, сполечным, промотор завше ему мовил, уже мучишь учить язык ангельский, але ангельский то друга жить, а первое, то язык польский. Вот, для того же, якаж ксёншка, там, например, не вем, там, Парсонс, Смелсера и так далее, Рут Бенедикт, не знайдешь в языку ангельском, для того же попросту всичко є заказано, заброньоване і так далі. Але можеш поїхати до Варшави, прочитати якусь там літературу в язику польським. Ну то ясна річ, але що я можу тим повідчити? То очевидно була промоція для язика і культури польської, але у такій популярності була і своя якби темна сторона, як я вважав. Для того же Польська не завжди інтересувала інтелектуалістів російських як атака. Польська була радше таким медіум, так, вона була посередником. Язик польський був, ну, якби таким язиком застенчим англійського, французького і так далі. Але юж, коли був юж моя колейність займалася справами польськими і польським, то я вважав, Я вважав, що моїм заданням є розповчихнення і популяризації, прежде всього, доробку інтелектуального польського, власне, в Росії. Для того, щоб інтелектуалісти російські розуміли, що язик польський є язик великої культури і науки гуманістичної, сполечної. То не є тільки язиком, на який можна читати якісь ксьоншки французькі, ангельські. Що це просто існує прежде всіх, ну, велика наука гуманістична польська. І то коли ж було моїм пасіон, коли я був застенцем директора Російського інституту культурознавства і заложив в тому інституті центром бадань польсько-російських. Потім його розв'язали і зліквідували разом з інститутом по змінах політичних в 2016 року. І теж ми повідомили, що зараз не треба ще займатися польським, і так далі. Я є там агентом і шпігом польським, очевидно. Ну так. І так далі. Ще не шпігом. Але я вважаю, що очевидно, єдно з місій нашого інституту була континуація тієї праці. Прежде всього, комунікації, діалогу інтелектуалістів польсько-російських, українсько-російських, білорусько-російських, щоб наука і культура польська була знана, була ціньона, і не тільки знана і ціньона, для того, що наука польська не є музеум, а для того, щоб вона була уживана для справ, для розв'язання проблем дійсніших, практичних, для справ практичних.
I mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę naszą działalność. I jeżeli chodzi o drugie pytanie, jak w Rosji wyobrażają sobie obszary Europy Środkowo-Wschodniej, no to takie ciężko naprawdę pytanie. No oczywiście to są intelektualiści, na przykład, no nie wiem, Aleksej Miller, który taki wąsko, takie grono intelektualistów, które sobie wyobrażają to tak samo, jak i państwo wyobrażają, które czytali Гидроица, на przykład Халецкого, Кочевского, и они имеют такие самые воображения, как здесь мы сейчас имеем. Але если ходить об опинии публичной, но о такие опинии массовые, то я мыслю, то выглядит, ну, то треба збадать, очевидно, социологично, то потребует зондажа социологичных, але такие географии ментальные, так, як выглядит. Але я уважаю, что радше в таких в świadomości społeczeństwa rosyjskiego nie istnieje Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje raczej Europa Wschodnia. Europa Wschodnia, co to znaczy Europa Wschodnia? To znaczy nasza. То наша, которая была наша там в часах радянских, а теперь не есть наша. Ну и фактически для сгрубша, так мовимся, в опинии публичной, ну так выглядит, так, то строчились мы нашу Европу, Европу Всходнюю. Европа Шутково-Всходняя, не, мысли же такие дефиниции в сведомости ogólny, taki potoczny, rosyjski chyba nie ma. Dziękuję. Chyba profesor Filipowicz ad vocem. Tylko krótkie uzupełnienie, nawet nie ad vocem. On był bardzo skutecznym polskim agentem i to bardzo pracowitym dodatkowo, bo najlepszym wynikiem pracy tej agentury był rosyjski przekład Jerzego Szackiego, Historii myśli socjologicznej, jego autorstwa, który właśnie wyszedł. Więc tacy agenci są cenieni, tak. Ad vocem wobec tego ja, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to co Aleksiej, to co doktor Wasiliew zechciał powiedzieć elegancko, ja bym ujął ostrzej nieco. Zdaje się, że polska kultura w Związku Radzieckim była po prostu, cieszyła się szczęśliwą nadreprezentacją. W dużej mierze niezasłużoną. Istotnie język polski był dla inteligencji radzieckiej, lat rosyjskiej radzieckiej, lat 50., 60. i 70. ważnym instrumentem do zapoznania się nie z kulturą polską właśnie, ale z kulturą europejską. Krótko mówiąc, zachodnio-niemieckich pisarzy, na przykład Heinricha Bühla, można było czytać w języku polskim, ale nie można go było przeczytać po niemiecku, ponieważ w NRD nikt go nie drukował, a żadnych zachodnich książek nie można było dostać w Związku Radzieckim. Więc jeśli ktoś chciał po niego sięgnąć, to sięgał po wydania piwowskie, czytelnikowskie z obozu socjalistycznego, które były dostępne. Także nasze utyskiwania, które do dzisiaj właśnie niekiedy słyszymy, że oto przegapiliśmy jakiś wielki skarb, którym dysponowaliśmy i że właściwie już nie wrócimy do tej, nigdy nam się nie uda wrócić do takiego miłego dla nas zainteresowania Rosjan kulturą polską, nie kulturą polską, jak mniemam, raczej po prostu językiem, który był pewnym pomostem, ale po to właśnie, żeby iść dalej. Ale wróćmy wobec tego do kwestii szczegółowszych lubelskich. Kwestia Lublina została już tutaj poruszona i ja chyba jako Lublinianin nie z urodzenia, ale od niedawnych kilku lat z takiego samozwańczego nadania mogę zadać pytanie naiwne, nieskażone znajomością rzeczy. Jakie Lublin, zdaniem panów, ma... Jaki Lublin miał handicap do zajmowania się wschodem? Co takiego tu akurat mogło być, było, jest nadal, wypaliło w odpowiednim momencie? Co takiego
akurat predestynowały Lublin, prawda? No na przykład poza, naiwnie powiem, położeniem geograficznym oczywiście, prawda? To znaczy do Krakowa mamy 300 kilkadziesiąt kilometrów, a do Lwowa mamy 210 czy 15. To samo ułożenie geograficzne może ma pewne znaczenie, prawda? Dwa uniwersytety w mieście, takiej wielkości, w którym zwykle bywa jedna humanistyczna uczelnia wyższa. To są dwie uczelnie, czyli z jakiś dodatkowy jeszcze może jakaś intelektualna dodatkowa, bo ja wiem, szansa, możliwość. Tutaj się rodzi Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? No nieprzypadkowo na KUL-u pracuje profesor Kłoczowski i tu właśnie jego najważniejsze rzeczy powstają. Ale czy jest jeszcze jakiś inny handicap? Co jeszcze w Lublinie mogłoby być takiego, co akurat dawałoby temu miastu mandat do zajmowania się Europą Środkową Wschodnią? Genius loci. Czyli z jednej strony miejsce, a z drugiej strony ludzie. Bo te uniwersytety to można oczywiście traktować jako pewną strukturę instytucjonalną, która otwiera przestrzeń do zajmowania się Europą Środkową, czy Wschodnią, czy różnymi innymi rzeczami, ale ludzie. I tutaj profesor Kłoczowski na pewno należał do pierwszej wąskiej grupy założycielskiej, która te rzeczy dyskutowała. Ja bym powiązał jego nazwisko w tym miejscu z nazwiskiem Haleckiego, które właśnie padło, i skomentował to jeszcze w ten sposób. Profesor Kłoczowski, będąc mediewistą przede wszystkim, pisząc książki dotyczące kultury średniowiecza, zakonów w okresie średniowiecza, jeżdżąc zresztą po Europie, budując kontakty międzynarodowe, które owocowały dla uczelni, miał jednak silne poczucie pewnej społecznej misji historyka. I w tym sensie był bardzo podobny też do Haleckiego, który, no, również będąc mediewistą, zajmując się epoką jagiellońską, królową Jadwigą, Unią Polsko-Litewską, może w okresie międzywojennym to nie było tak szczególnie widoczne, ale na emigracji bardzo, chociaż przed wojną inicjował również współpracę między historykami z regionu. To była ta federacja, te towarzystwa Europy Wschodniej, bo wtedy jeszcze to jest, moglibyśmy wejść w ten spór terminologiczny, tak? To wtedy jest, nie ma terminu. Tak, tak. Znaczy on dopiero, najpierw pojawia się Europa Środkowa, potem jest modyfikacja tego terminu, zresztą w Encyklopedii Nauk Politycznych opracowana przez Haleckiego. I profesor Kłoczowski nawiązuje do tych idei Haleckiego. Znaczy w jakimś sensie Instytut jest też takim nawiązaniem, ma pokazywać, że historycy właśnie mają do odegrania tą społeczną rolę poprzez pisanie historii, poprzez rozmawianie o historii, poprzez budowanie więzi, tego nazwalibyśmy dzisiaj networkingiem, tak, czyli tworzenie sprzyjającego klimatu do dobrej, przyjacielskiej rozmowy o tym, czym jest Europa Środkowo-Wschodnia, czym jest Wschód, czym jest Zachód, czym jest czasem integracja europejska, bo ona tutaj też jakby pojawia się w polu widzenia i wiele jeszcze innych rzeczy. Czym są różnego rodzaju projekty integracyjne, czym jest kultura, czyli jakby profesor Kłoczowski jakby zmusza nas do stawiania bardzo ważnych, fundamentalnych pytań o nas samych. I robi to oczywiście nie sam, bo to właśnie jest jakby ten genius loci, tylko robi to, no tutaj mam kilka nazwisk wypisanych, a to jest profesor Jerzy Bartmiński, profesor Michał Łesiów świętej pamięci, profesor Jan Lewandowski, profesor Ziemowit Jacek Pietraś, profesor Marek Pietraś, który jest obecny na sali, który również angażuje się chociażby w pracę Instytutu, kiedy już istnieje, jest członkiem Rady Naukowej tego Instytutu, więc osób, które jakby swój potencjał intelektualny z różnych stron, bo profesor Bartmiński, etnoznawca, językoznawca, politolodzy, historycy, ekonomiści, psycholodzy, którzy nagle jakby odgadują, że to jest coś, czym się należy zajmować, to jest ten potencjał miejsca. Więc nie uniwersytet sam w sobie, ale ludzie, którzy wyrośli z tych uniwersytetów, z różnych uniwersytetów, i którzy uznali, że to jest tak ważne dla nas, tak ważne dla tego kraju,
tak ważne dla naszego funkcjonowania w sąsiedztwie, które nas otacza, że temu trzeba poświęcić kawałek swojego życia, swojej refleksji intelektualnej i to jest chyba to, co powinniśmy Lublinie powiedzieć. Jeszcze parę elementów, chociaż w tym kierunku, w którym przed chwilą profesor Łukasiewicz mówił. Pierwsza to pewna dłuższa tradycja kulu wywodząca się z Akademii Rzymsko-Katolickiej Duchownej z Petersburga. I tam jest jakby zainteresowanie wschodem jest u genezy tego. Druga sprawa to jest ta szczęśliwa rzecz, że Lublin w paru miejscach bardzo się ładnie wkomponował hasłowo. I to hasło profesora Kłoczowskiego użyte potem przez Jana Pawła II przy referendum unijnym od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej było jakby świetnym owocem tego. Trzecia sprawa to jest, proszę Państwa, no, kaplica zamkowa. To jest, gdzie mówić o wschodzie w Polsce, jeśli nie w Lublinie, przy okazji kaplicy zamkowej. Jak mamy bizantyjski fresk, no można jeszcze w Częstochowie, dobra, bo tam Matka Boża też jest wschodniej proweniencji. W Krakowie można. W Krakowie można, tak. Ale tak czy owak, tutaj jest jedyne miejsce, gdzie jest rzeczywisty portret Władysława Jagiełły i on wygląda jak ruski bojar, średniowieczny ruski bojar. Jest królem polskim, wielkim księciem litewskim. To jest dobry symboliczny kapitał miejsca. Plus, to jest trochę późniejsza sprawa, instytucja, w której my teraz tu jesteśmy. To znaczy, ile instytucji w Polsce od tak dawna jak NN zajmowało się dziedzictwem Żydów dawnej Rzeczypospolitej. I teraz jak byliśmy w Moskwie z Rafałem Wnukiem i z Pawłem, to jest piękna historia, bo Rafał poszedł odwiedzić Muzeum Żydów tam w Rosji. Jeśli coś pomylę, to mnie popraw. No i historia Żydów rosyjskich, kiedy się zaczyna? Otóż z pierwszym rozbiorem Polski. Słowem, to jest historia i polskich, i rosyjskich Żydów. Jak Antoni Polański napisał historię Żydów w Polsce i w Rosji, to jest w trzech tomach, ale to jest jedno zagadnienie, prawda? Bo w Polsce od XIV wieku masowo, a w Rosji od czasów wchłonięcia pewnych terytoriów. I ponieważ tu już jesteśmy w tej instytucji, której jesteśmy bardzo wdzięczni za przygarnięcie tego cyklu spotkań, to ja muszę coś Państwu przeczytać, bo to się należy i Pietrasiewiczowi, i tej instytucji. Przysłała mi to Grażyna Płodowska, która dzisiaj bardzo chciała być z nami, ale niestety z racji zdrowotnych nie mogła. I bardzo mnie zobowiązała, żebym po pierwsze powiedział, że bardzo chciała być z nami, a po drugie, żebym przeczytał coś, co profesor Kłoczowski powiedział kiedyś o Tomaszu Pietrasiewiczu. Pan Tomasz we wszystkim, co robi, tworzy, zawsze ma miejsce ogromna odpowiedzialność za sprawę, ludzi i za słowa. I to jest jakby kolejny kapitał tego miasta. Również kapitał w kontekście wschodnim. Bo jeśli my dzisiaj mamy problem, który jest w Polsce, jest na Litwie, jest na Ukrainie, jest na Białorusi, postawy Polaków wobec Holokaustu, postawy Polaków wobec Żydów, to bez takiej instytucji jak ta bylibyśmy dość bezsilni. A ta instytucja jakby daje nadzieję na komparatystyczne poznawanie, na komparatystyczny przegląd tej kwestii. Także chyba tak. Plus wielki walor oczywiście Biblioteki Kulowskiej, która przez długie lata przyciągała rozmaitych ludzi z najróżniejszych dziwnych krajów. Państwo uwierzycie, że z NRD przyjeżdżali tu protestanccy historycy do Lublina z seminarium duchownego jedynego w NRD, żeby czytać książki teologiczne, bo nie mieli ich zachodnie, bo nie mieli ich w Niemieckiej Republice Demokratycznej. To był ten typ jakby wymiaru. To Państwo musicie tam z góry zrozumieć, że biblioteka to było miejsce, gdzie się kiedyś chodziło. Znaczy, myśmy wszyscy, jak tu siedzimy, wyrośli jeszcze w kulturze papieru. To.
Docieramy do czasów mniej więcej współczesnych, po tych uwagach profesora Filipowicza. I moje pytanie brzmiałoby zatem do wszystkich trzech panów. Tak mniej więcej. Jeśli Instytut Europy Środkowo-Wschodniej był ważnym instrumentem budującym relacje, właściwie w dłuższej perspektywie może także jakieś wyznaczające drogowskazy polityczne dla polityków, ale w każdym razie budujący kontakty, czy polską politykę wschodnią, politykę historyczną, chociaż to jest pojęcie pewnie wymagające szczegółowszej definicji i dość sprzeczne samo w sobie. Skoro Instytut był taką instytucją, skoro taką instytucją była polsko-rosyjska grupa do spraw trudnych i skoro obie te instytucje są dzisiaj de facto w likwidacji, jakie panowie dzisiaj potrafiliby wskazać najważniejsze instrumenty polskiej intelektualnej, naukowej, no ale koniec końców także politycznej, bo ona przecież nie bierze się znikąd, tylko bierze się z jakiejś, bo ja wiem, ze zdefiniowania jakichś najważniejszych kierunków polskiej obecności na wschodzie, polskiego zainteresowania wschodem i przeciwnie, czy odwrotnie, zainteresowania wschodnich sąsiadów nami. Co dzisiaj moglibyśmy mieć do zaoferowania po likwidacji dwóch istotnych w moim pojęciu instrumentów na własne życzenie? To chyba nie będzie wesołe, co powiem teraz. Znaczy, proszę Państwa, no, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Ja zacytuję kogoś, kogo nazwiska nie powiem Państwu z oczywistych powodów, ale niedawna rozmowa z wysokim rangą urzędnikiem poważnego ministerstwa odpowiedzialnego za polską politykę zagraniczną. Pada tam mniej więcej taka wypowiedź tego człowieka. Ale przecież Polska nie ma żadnej polityki wschodniej, więc co panu przeszkadza? W czym ma pan problem? Ja właśnie mówię, no w tym, że nie ma. W tym, jakby w tym mam problem, nie tak. Ma, nie ma polityki, nie ma problemu. W tym mam problem. Mam problem w tym, że siedzę sobie w Moskwie na takim kameralnym, okrągłym stole, którego obrady otwiera szef rosyjskiego wywiadu, pan Naryszkin. Na przykład Wasiliewa tam nie wpuścili w ogóle, bo to po co? Nas wszystkich, łącznie z Francuzami i z Niemcami, poddano szczegółowej rewizji osobistej, zanim żeśmy weszli. I naprzeciwko mnie siedzi akademik Torkunow, czyli kolega profesora Rotfelda, jego współpartner jako przewodniczący grupy. Zaraz dalej siedzi Czubarian. I oni mnie pytają, co teraz w Polsce. Ja mówię, sorry, będę mówił jako osoba prywatna, którą teraz jestem. No mamy z tym problem, tak. I to nie będzie proste do odbudowania. Co więcej, moim zdaniem, i to naprawdę proszę zrozumieć, że to nie jest kwestia małostkowości z naszej strony. To nie jest kwestia, że my się upieramy, że zrobiono nam krzywdę. Nie. To w ogóle nie jest stypa, to na czym Państwo tu teraz jesteście. Nie, nie. Jakby bez nastrojów pogrzebowych. Natomiast jest z tym problem tego typu, że ja nie widzę kierunku. Ja przeczytałem oczywiście z wielkim zainteresowaniem książkę Pawła Kowala. Parę dni temu ją dostałem dosłownie. I to jest świetna książka i mam nadzieję, że ona skłoni ludzi do myślenia w Polsce. Ale z drugiej strony ja nie wierzę, że ona skłoni do myślenia. Po pierwsze jest gruba. Kto z ludzi odpowiedzialnych za świat polityki ma czas czytać grube książki? A tego się nie da streścić.
Z tego się nie da zrobić notatki ministerialnej na jedną stronniczkę. Tego się nie da podać w formie komentarza dla ministra. Nie. To trzeba przeczytać. Jakby jest problem. W czym jest nadzieja? Nadzieja jest w konkretnych ludziach. Dam Państwu jeden przykład, też lubelski. Tomasz Ritter, zdolny pianista, którego poznałem jakiś czas temu w Moskwie właśnie, w Moskwie. Powiedziałem, że tam studiuje, a jego rodzice akurat prosili mnie, żebym tam się nim zainteresował. Jeszcze wtedy byłem przewodniczącym tej grupy, więc miałem teoretycznie pewne narzędzia zainteresowania. Ja się z nim umówiłem, fantastyczny chłopak, okazuje się jedyny polski student Konserwatorium Moskiewskiego. Proszę Państwa, przez może 3 lata próbowałem dostać dla niego jakieś stypendium, bo facet sam płacił za studia z własnych pieniędzy. Płacenie za studia w Konserwatorium Moskiewskim, Marku, możesz to potwierdzić, to jest średnia przyjemność dla portfela. To znaczy, to jest znakomita terapia odchudzająca. Portfel. Każda instytucja polska mówiła, że nie, bo on tu nie pasuje, bo nie, no może tu z prywatnym pogadę, jakimś sponsorem, może coś. Potem chłopaczek wygrywa konkurs chopinowski na starych instrumentach. Nagle zaczyna mieć wspaniałą karierę przed sobą i nagle wicepremier Gliński, odpowiedzialny za kulturę w Polsce, wzruszonym tonem czyta list gratulacyjny Jarosława Kaczyńskiego. Od tej pory państwo polskie jakby bardzo chętnie da, przyzna, ułoży. Tyle, że państwo polskie nie zrobiło takiego ruchu małym paluszkiem, najmniejszym, żeby mu w czymkolwiek pomóc. Wszystko, co ten chłopak osiągnął, zawdzięcza sobie. Nadzieja jest w takich ludziach. Nadzieja jest też w mieszanych małżeństwach, jak Marka. Kiedy... Proszę Państwa, ja jestem kawalerem, ja mogę to powiedzieć. Obiektywnie. I łaskawi Państwo, zanim przejdziemy do ewentualnych pytań Państwa, chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli 2 słowa o najważniejszym być może poza wieloma innymi drobniejszymi, efektem działań Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w takim kształcie, w jakim on istniał do ubiegłego roku. W takiej współpracy polskich i rosyjskich historyków. Właściwie tak jak ja sobie wyobrażam rolę i wyobrażałem sobie rolę tego Instytutu i poprawcie mnie panowie, jeśli się pomylę, że tak ten pomysł został pomyślany przed wieloma laty, na początku lat 90., to z jednej strony szukanie kontaktów, i o tym sporo już dzisiaj mówiliśmy, szukanie kontaktów, nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym, historycznym, intelektualnym, z krajów Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, także z Rosji, no ale właśnie z nami jako mniejszymi podmiotami w Europie Środkowej, ale z drugiej strony także informowanie środowiska intelektualnego, naukowego na zachodzie Europy, że oto miejsce, w którym my się znajdujemy, nie jest jakimś monolitem wschodnim, chociaż on się znajdował w zamrażarce przez kilka dziesięcioleci i nie mógł samodzielnie formułować swojej myśli, nie mógł samodzielnie pokazywać swojego pełnego dorobku. A więc z jednej strony kontakt w regionie, ale z drugiej strony pokazywanie też na zachodzie, że ten region nie jest jakimś jednym szarym, jednorodnym, nie jest jednorodny, to nie jest monolit, ale że to jest jednak zróżnicowany tygiel. I dlatego proszę o 2 słowa na temat tego owocu prac ostatnich 3-4 lat, więc stosunkowo 5-6 w zamyśle w każdym razie. W każdym razie
jeśli idzie o całe trwanie Instytutu, to przecież to jest tylko jakiś taki, to są takie finałowe lata, jak się okazało. Ponieważ w mojej ocenie te tomy, o których pewnie zaraz profesor Filipowicz nieco więcej powie, łączą te dwa kierunki, to znaczy z jednej strony wymagają bliskich i stałych kontaktów z historiografią rosyjską, z historykami rosyjskimi, a z drugiej strony mamy nadzieję, a chyba już nawet są takie sygnały, że wywołują zainteresowanie szerzej. Szerzej, tak. Także gdzieś w jakichś naukowych kręgach zachodnich, albo i nie tak zachodnich, ale już daleko wschodnich. W każdym razie nie dotyczą tylko naszej tutaj lokalnej sprawy, ale że ta lokalność nagle może być atrakcyjna dla kogoś dalej. Bo to jest atrakcyjne dla kogoś dalej. Po pierwsze, ludziom na Zachodzie jest bardzo trudno uwierzyć, że polscy i rosyjscy historycy są w stanie zrobić coś razem. Albo że napisać wspólny tekst na przykład. Tutaj nawet profesor Rotfeld i Torkunow, jak oni planowali białe plamy, czarne plamy, to zaplanowali osobne teksty. Tak, to myśmy, było od samego początku tak, pomyślałem. Tak, myśmy poszli z akademikiem Czubarianem krok dalej. I postanowiliśmy, żeby to były teksty wspólne i tu się zaczęła niezła zabawa. Bo tak, na poziomie współpracy autorskiej, to ja muszę powiedzieć, ja byłem pod ogromnym wrażeniem i mam olbrzymi szacunek dla rosyjskich autorów. Jeden z nich tutaj siedzi i to naprawdę, tylko z Wasiliewem to nigdy było, nie było wiadomo, czy on pracuje dla Polaków, czy jest Rosjaninem, więc to wiecie Państwo, to jest skomplikowane. Ale tam była cała masa rosyjskich autorów, którzy pracowali jednak dla rosyjskich instytucji naukowych. Otóż z nimi, dosłownie z żadnym z nich, nie było najmniejszych kłopotów z napisaniem tego tekstu. Kłopoty zaczynały się potem. To znaczy, to profesor Wnuk opowiedziałby więcej, bo był w nastroju bojowym w Moskwie ostatnio bardzo i na niego spadł ciężar tomu dwudziestowiecznego, który my teraz mniej więcej domknęliśmy. Mniej więcej, tak. Z Bożą pomocą albo Bóg wie z jaką. Otóż potem taki tekst trafia do rosyjskiego kierownictwa i tu się zaczyna zabawa. Bo my dostajemy, mogę Państwu powiedzieć, jak przyszła do nas propozycja rosyjskiej redakcji tomu wczesno-nowożytnego. Proszę Państwa, to jest bezpieczna historia. To jest XIV-XVIII wiek. Otóż w trzech kolorach, z czego czerwony oznaczał propozycję wyrzucenia, zielony oznaczał nowy tekst napisany, a żółty oznaczał modyfikację tekstu istniejącego. Wiecie Państwo, ja przestałem być daltonistą, jak przejrzałem te redakcje. To po prostu grało przed oczyma tymi kolorami. No i co z tym potem robić? No więc to wymagało licznych wyjazdów do Moskwy i licznych tego typu rozmów. A dam Państwu jeden przykład, jeśli chodzi o solidność czy o honor rosyjskich autorów. Jest taka pani w Moskwie, historyk, profesor Maria Leskinen. Ona jest pół Finką, pół Rosjanką, ma fińskie nazwisko. Zajmuje się historią generalnie XVIII-XIX wieku, problemem stereotypów, problemem wzajemnych związków kulturowych. Jest autorem nieprzetłumaczalnych niestety prac. One są zbyt trudne, żeby je tłumaczyć. To nawet Wasiliew by sobie nie poradził. I sama Leskinen musiałaby to napisać po polsku, a to trochę trudne zadanie. Otóż kiedyś było takie seminarium tam właśnie na Niecałej, polsko-rosyjskie w ramach pracy. I oni przyjechali, ci Rosjanie, właśnie w tym Leskinen razem z nimi. I dzień wcześniej ja mam telefon od rosyjskiego koordynatora, że dwoje urzędników ambasady rosyjskiej chce się pojawić na tych obradach. Ja mówię, w żadnym wypadku to jest niemożliwe. No ale dlaczego jak chcą? Mówię, dlatego, że to będzie potraktowane jako nacisk na rosyjskich autorów. Ja jakby nie mogę do tego dopuścić. No i ku mojemu zdziwieniu oni przyjeżdżają. Ja ich zapraszam do siebie tam do gabinetu ówczesnego. Jest grzeczna rozmowa, ale mówię, że Państwo nie mogą wejść na te obrady. Na co oni mówią, no dobrze, no to będziemy czekać i przyjdziemy na wykłady otwarte. No i oni czekają sobie na ulicy gdzieś tam, prawda, wchodzą na te wykłady, robią staranną notatkę. Leskinen, widząc ich na sali, dodała pewne antyputinowskie akcenty do swojego wykładu ostentacyjnie.
Urzędnik rosyjski się nie odezwał po wykładzie w dyskusji, odezwał się natomiast po spotkaniu. Wziął ją na stronę i, mówiąc krótko, rugał ją brutalnie przez kwadrans. Ja usiłowałem to przerwać. Udało się przerwać w ten sposób, żeśmy zgasili światło w sali. To on wtedy uciekł, bo bał się prowokacji. Proszę Państwa, to wymagało odwagi z jej strony i to dobrze pokazuje, z kim myśmy pracowali. A z drugiej strony to kierownictwo rosyjskie, no jakby zupełnie inny świat. Marek może to potwierdzić, ilekroć byłem tam w akademii na rozmowach z akademikiem Czubarianem, to wychodziłem, jakby ze mnie wampir wyssał krew. Po prostu byłem nieżywy i trzeba było iść do jakiegoś moskiewskiego przyjaciela Marka, potem do domu, żeby przy herbacie albo nie tylko z powrotem życie w człowieka wracało. I to był ten świat, który myśmy kochali. Potem było jeszcze ciekawe, z Maszą Leskinem, Masza pisała do tego podręcznika rozdział o stereotypach. To była przygoda po prostu, tak. Dlatego, że ja byłem już bez profesora Filipowicza, ja byłem w Moskwie na spotkaniach, na tych dyskusjach dotyczących tego tekstu. I takie pretensje do Марии Лескинин были, а для чего стереотипы пани описывают так антироссийские? И, а для чего они есть такие острые? Для чего так неугодные? Для чего так необъективные? И то было смешно. Я сидел, а я-то еще працювал в институте культурознавства, и я говорил вам же, прошу пальцем, есть там культурознавцем, и я как культурознавцем могу поверить, что с натуры жечи стереотипы не могут быть объективны, они не могут быть угодны. То не можем злогодить, так вот злогодить не уто. То можем выяснить, для чего они такие, как и со. To była taka dyskusja, no oczywiście ona była naukowa, ale tak na krawędzi politycznej. No udało się chyba obronić stereotyp. Udało się obronić. Ja Państwu powiem tylko jeden przykład takiej twórczej innowacji rosyjskiego kierownictwa. W tym tomie wczesnonowożytnym są reprodukowane dwa obrazy. To znaczy jest Batory pod Pskowem Matejki i jest obrona Pskowa przed Stefanem Batorym Briulowa. Takie rosyjskie wielkie płótno XIX-wieczne. Otóż zaproponowany przez rosyjskich autorów, znaczy redaktorów, nie autorów, podpis pod tymi obrazami brzmiał tak. Płótno Matejki pokazuje nieprawdziwą rzeczywistość. Na tym pod Pskowem nie było tego, a tego, ten i ten jest przedstawiony inaczej. Wszystko jest nie tak. Obraz Briulowa ma charakter symboliczny. Kropka. To można odrębną książkę napisać o tej pracy nad tej pracy. Można. Drodzy Państwo, jesteśmy już po dość długiej rozmowie, ponieważ jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy na widowni i słuchaczy młodszego nieco niż nasze pokolenia, ale mamy także rówieśników, którzy pamiętają Instytut i znają go świetnie od samego początku. Chciałbym Państwu oddać głos, gdyby ktoś miał ochotę zadać pytanie lub też skomentować to, o czym rozmawialiśmy. Uprzejmie proszę. Proszę bardzo. Ja tutaj nie słyszałem ani jednego słowa o stosunku Instytutu do kultu ludobójców, czy to stalinowskich, no z Hitlerem sobie Niemcy poradzili, ale czy Instytut w jakikolwiek sposób starał się zapobiec zdominowaniu kultury politycznej czy innej, tam ukraińskiej, tego państwa przez kult Bandery i banderowców? Już nie wchodząc w to, czy to byli synowie popów, czy nie. No i teraz, jak Instytut przestał istnieć, czy jakiekolwiek zdanie było na ten temat? Bo słyszałem dużo na przykład o profesorze Koczowskim, który był towarzyszem dialektycznym arcybiskupa Rzecińskiego. I na przykład trzeba się cieszyć, że w Rosji, Ukrainie, na Litwie istnieje znajomość spraw stosunku Polaków do Holokaustu.
No ale czy istnieje jakiś no, stosunek do innych spraw ludobójstw no, na Żydach? No bo Żydzi na przykład można przypuszczać, że w ogóle cała ta wojna była toczona tylko po to, żeby ten front na kierunku berlińskim stanął na pół roku, żeby skończyć z ekspansją komunizmu na zachód, pana, państwowego. Zechciał pan sformułować pytanie w kwestię... No czy jakiekolwiek było zdanie, bo tutaj nie słyszałem żadnego. Proszę. Proszę pana, proszę państwa, najlepszym sposobem odpowiedzi na pańskie pytanie jest odmowa udzielenia odpowiedzi. I tyle. Bardzo mi przykro. Ja po prostu uważam, że tego pytania nie było, tego głosu nie było. Nie powinniśmy wchodzić w tego typu rozważania. Długo by mówić dlaczego, ale po prostu zignorujmy to. Łaska, proszę bardzo. Ja mam pytanie, ja pracowałem wiele lat. Myślę, że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej dał wielu osobom w środowisku lubelskim. To są i kontakty międzynarodowe, i przygoda tak naprawdę. Ja myślę, że dzieje Instytutu to jest piękna, romantyczna przygoda dla wielu osób w Lublinie, dla mnie również. Tak było, nie będę ukrywał. W latach 90. Mam takie pytanie związane z wpływem, czy był taki wpływ, czy można w ogóle podzielić jakoś los Instytutu, czy dzieje Instytutu na czas przed integracją i po integracji unijnej. Bo wydaje mi się, że to troszeczkę zmieniło w ogóle sytuację i misję, czy rolę Instytutu, to jak profesor Kłoczowski definiował też zadania Instytutu przed rokiem 2004 i po roku 2004. I być może też pytanie dalsze, które się nasuwa, czy Instytut w tym kontekście spełnił być może swoją rolę w jakimś zakresie, to znaczy odegrał rolę w czasie, kiedy był potrzebny, to znaczy rzeczywiście te lata 90., kiedy no byliśmy w takim miejscu, w jakim byliśmy, nie wiadomo do końca gdzie, on miał pewne zadania bardzo konkretne, a po roku 2004 być może no to zmieniło sytuację na tyle mocno, że ta rola Instytutu troszeczkę albo musiała być przedefiniowana, albo na nowo zdefiniowana, albo zredefiniowana. Trzeba pamiętać o tym, że ani koncepcja profesora Kłoczowskiego, ani jakby sam kierunek Instytutu nie był czymś statycznym. To się zmieniało w czasie. Sama nazwa, sama koncepcja czy skala zmiany, to proszę państwa, wystarczy popatrzeć na tytuły książek profesora Kłoczowskiego. On zaczyna w latach 80. od Europy Słowiańskiej. Potem ta Europa Słowiańska staje się młodszą Europą, a potem ta młodsza Europa staje się Europą Środkowo-Wschodnią już pod wpływem koncepcji samego Haleckiego. Ja widzę kilka zasadniczych zmian. To znaczy częściowo zrealizowana, częściowo niezrealizowana misja, ale sorry, to nie zależało tylko od Instytutu, to była misja przyciągania ku Europie dawnych republik związkowych Związku Radzieckiego. Ja nie mówię, że Instytut w tej sprawie odegrał kluczową rolę, ale Instytut w tej sprawie coś robi. W pewnych miejscach to się udało, w innych miejscach to się nie udało. W przypadku Litwy to się nawet, mogę chyba powiedzieć, udało znakomicie bez specjalnego udziału Instytutu. W przypadku Ukrainy to jest bardziej skomplikowane, w przypadku Białorusi ta klęska jest też bardziej skomplikowana. Potem jest rok 2012, kiedy profesor Kłoczowski podpisuje trochę przeze mnie przygotowane porozumienie z Rosyjską Akademią Nauk i to jest ta wielka misja w Rosji, powiedzmy. I to się akurat udało, moim zdaniem. To znaczy zrobiliśmy wszystko, co można było, a nawet szczerze mówiąc zrobiliśmy trochę więcej niż można było. Jak to teraz będzie wyglądać, jakby nie potrafię
dzisiaj dać Państwu szczegółów, ale ja nie sądzę, żeby wrócić do początku Twojego pytania, ja nie sądzę, by tego typu rzeczy jak misja Instytutu mogły być traktowane jako coś zamkniętego. To znaczy, że dzisiaj postanawiamy, że robimy to i to i potem nie ma jakby modyfikacji, nie ma kierunków zmiany, nie ma jakichś nowych inspiracji, nowych pomysłów. Cały czas były. Myśmy reagowali jakby, jedno trzeba powiedzieć, to znaczy budżetowo ta jednostka nigdy nie miała specjalnie dobrze, od kiedy działała pod MSZ-em i tutaj niezależnie od tego, kto w Polsce rządził, był koszmar. Tyle, że jakby niektórzy nie dawali pieniędzy, a niektórzy zamknęli. No, to jest ta różnica. Bo tutaj była mowa o tym zapleczu intelektualnym, jakie istnieje dzięki dwóm uniwersytetom. No i Państwo mówią o jakiejś współpracy, jakiejś idei, jakiejś myśli i uczelnie nie są zainteresowane, nie ma możliwości podjęcia, żeby w ramach uczelni podjąć właśnie taką jednostkę organizacyjną albo współpracę z uczelniami, ale to mówię, zupełnie w ciemno zadaję pytanie, bo bardziej tam jestem nasiąknięta tymi przykładami, których ciągle słyszę, tego problemu, tej współpracy poprzez te fora unijne, tak? Nie wiem, jak to w ogóle wygląda w realiach tutaj, o czym dzisiaj mówimy. Znaczy, myślę, że uczelnie dzisiaj mają zupełnie inne typy problemów, bo same są na etapie restrukturyzacji czy przebudowy, więc ja bym nawet nie oczekiwał takiego życzliwego zainteresowania ze strony uniwersytetów. Natomiast my wszyscy też pracujemy na uniwersytetach, więc to jakby to nie jest tak, że ta robota jest nagle zatrzymana, czy to nie jest tak, że uniwersytet nic nie daje. To my nawet dajemy to i owo uniwersytetom wtedy. Także wydaje mi się, że... To było trochę inaczej, to znaczy to już bym musiał wejść w odpowiedzi w szczegóły ustawowe. To niewielu z Państwa by to zainteresowało, ale Instytut miał jakby specjalny status prawny, to był Instytut Badawczy, który miał zostać państwowym Instytutem Badawczym, ale nie został. No. Czyli to by ten status państwowego Instytutu Badawczego gwarantowałby zupełnie inne pieniądze i działalność w ramach struktur MSZ-owskich. No. Ale to... Ja bym mógł dodać do tego 5 groszy tylko nie o uniwersytetach polskich, a rosyjskich. A dzisiaj na przyszły rok akademicki w Moskwie w Wyższej Szkole Ekonomii, gdzie teraz pracuję, złożyłem propozycję wprowadzenia kursu odrębnego o historii i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. No i dostałem poparcie, to będzie taki kurs od przyszłego roku akademickiego. No też jest jakimś efektem. Tak. Jeśli można do tego pytania się odnieść bardzo krótko. Wie pani, znaczy to jest tak, że początki Instytutu to jest, ja bym nazwał to jednak jakimś pospolitym ruszeniem środowiska, które powołuje Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, czyli coś mało formalnego i Bozio mógłby tutaj opowiedzieć całą historię, jak to funkcjonowało. To miało na pewno swój urok, był entuzjazm. Natomiast tak jest z wieloma ideami, że one się z czasem instytucjonalizują. I to jest 97 rok, kiedy powstaje najpierw Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu, a potem jest 2002 rok, kiedy powstaje Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i wtedy jeszcze jako jednostka badawczo-rozwojowa. I w tym momencie zaczyna się taka historia już tego instytutu jako instytutu, który ma związek i z MSZ-em, i z Ministerstwem Nauki i trochę inne reguły zaczynają obowiązywać przy istnieniu tej instytucji. To też można byłoby w różnych fazach pani opowiadać, ale żeby skonkludować. Znaczy, ten instytut od wielu lat po zaczerpaniu ze środowiska uniwersyteckiego nie miał już takiego związku, powiedzmy, z uniwersytetami jak w tej pierwszej fazie. I teraz pytanie, czy to byłby czas, żeby wrócić do tej wcześniejszej formuły pospolitego ruszenia, czy raczej na to już nie ma miejsca? Ja nie odpowiem na to pytanie. To...
Mili Państwo, dziękuję uprzejmie. Spędziliśmy na rozmowie przeszło 1,5 godziny i wydaje mi się, że kilka kwestii zostało z pewnością niewyczerpanych, ale jednak chyba dość wyraźnie zasygnalizowanych. Dziękuję pięknie Państwu przede wszystkim i naszym miłym gościom. Dziękuję.